Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj Cristiano Ronaldo krzyczał do Wojciecha Szczęsnego w trakcie meczu. Real Madrid złożył kolejną ofertę za Roberta Lewandowskiego. Kai Havertz chce odejść z Bayeru Leverkusen. Piękny gest Mohameda Salaha oraz dalsze kłótnie między FC Barceloną a Realem Madryt. Zanim zaczniemy, standardowo zachęcam was do subskrypcji kanału, abyście nie przegapili kolejnych odcinków. Warto powiedzieć, że właśnie ruszyły już wszystkie ligi i teraz naprawdę będziecie mieli co oglądać. Przy okazji jeden z widzów rzucił wam takie oto wyzwanie. Dacie radę je wykonać? To już leży w waszych rękach. Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Sponsorem kanału jest PESBOOK, legalny bookmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Zapraszam was na najnowszy film z kanału Obstawiamy, gdzie dowiecie się, jak typować i jak zarabiać bardzo duże pieniądze. Wpadajcie, bo naprawdę warto! Zaczniemy od jednego z ciekawszych tematów dzisiejszego odcinka. Mowa o możliwym transferze Roberta Lewandowskiego. Mimo iż plotki z udziałem polskiego snajpera wciąż nie milkną, to nadal nie zmienił on klubowych barw. Najbliżej zakontraktowania lewego był Real Madryt, ale ostatecznie transfer zablokowali włodarze Bayernu. W przeciągu ostatnich dni dotarła do nas jednak informacja, że królewscy złożyli kolejną ofertę za Polaka. Powiedział o tym nie kto inny jak Mateusz Borek. Ja jeszcze może tylko jedną informację tutaj, jedną informacją się podzielę, bo z wiarygodnych źródeł słyszałem, że była kolejna oferta od Realu. Na mniejsze pieniądze z racji wieku Roberta Lewandowskiego na poziomie 50 milionów. No natomiast Bayern Monachium w obecnej sytuacji jakby kompletnie nie był już zainteresowany dyskusją o sprzedaży napastnika reprezentacji Polski. Jak sami słyszycie, oferta za Lewandowskiego była już mniejsza niż 2 lata temu. W mojej opinii Real łapie się czego może. Brakuje im dobrego strzelca w ataku, a nietrafione transfery na przykład w postaci Luki Jovicia tylko dobitnie to potwierdzają. Lewy to gwarancja 40 bramek w sezonie. Nic więc dziwnego, że chcieliby go mieć u siebie, nawet gdy ten ma 32 lata. Teraz już jest jednak za późno. Bayern nie sprzeda tak ważnego zawodnika w swoim klubie. A sam Polak jest z pewnością przekonany, że w obecnym sezonie to Monachijczycy są lepsi od królewskich. I nie ma co zmieniać klubu. Korzystając z okazji, chciałbym wam opowiedzieć o aplikacji Noi, w której gramy razem z moimi widzami. Tak prezentuje się cała aplikacja i naprawdę fajnie się w niej typuje. Serdecznie was tam zapraszam. Jak zagrać? Już wam tłumaczę. Wszystko jest zupełnie darmowe, bo liczy się dobra zabawa. Jak dołączyć? Musicie zainstalować aplikację ze sklepu Play, a następnie dołączając do ligi wpisać kod FTV i w taki sposób będziemy mogli wspólnie rywalizować. Czekam na was! Jak donosi jeden z dziennikarzy, Kai Havertz jest zdecydowany na zmianę barw klubowych. Piłkarz zwróci się do włodarzy Bayeru Leverkusen o zgodę na transfer. Havertz to jeden z największych talentów w europejskim futbolu. Nic więc dziwnego, że 21-latek trafił na celownik topowych klubów. Wcześniej piłkarza łączono m.in. z Chelsea, Bayernem Monachium czy Realem Madryt. W mediach pojawiło się wiele spekulacji na temat negocjacji i możliwych ofert. Do Bayeru Leverkusen miały trafić propozycje transferu za około 80 milionów euro. Jednak włodarze klubu chcą zarobić więcej na sprzedaży swojej gwiazdy. W tym przypadku mówi się o kwocie 100 milionów euro. Ta suma póki co odstrasza chętnych, dlatego sprawę w swoje ręce postanowił wziąć sam zawodnik. Christian Falk potwierdził, że Havertz chce odejść z Leverkusen i poprosi szefów Bayeru o zgodę na transfer. Zawodnik taką decyzję podjął po porażce w finale Pucharu Niemiec. Havertz poprosi swój klub o zgodę na transfer tego lata. Gdzie trafi 21-latek? Według dziennikarzy Niemiec chce się przenieść do ekipy The Blues. Szkoda, że nie byłby to Bayern, bo wtedy ich drużyna byłaby wręcz na kosmicznym poziomie. AC Milan po dramatycznym meczu wygrał na własnym boisku z Juventusem 4-2. Włoskie media po spotkaniu zwróciły uwagę na sytuację 62 minuty gry. Stara dama prowadziła na San Siro już 2-0, ale roztrwoniła przewagę, tracąc w niecałe 20 minut aż 4 gole. Sygnał do odrobienia strat dla Rossonerich dał Zlatan Ibrahimović. W 62 minucie ręką we własnym polu karnym zagrał Leonardo Bonucci, co wyłapał system VAR. W efekcie arbiter wskazał na wapno. Do piłki ustawionej na 11 metrze podszedł Ibrahimović. W tej sytuacji Wojciechowi Szczęsnemu, który stał w bramce Juventusu, chciał pomóc Cristiano Ronaldo. Kamery wyłapały, jak Portugalczyk krzyczał do Polaka i jednocześnie próbował zdekoncentrować Szweda. Tak, znasz go! Na pustym stadionie wyraźnie było słychać słowa gwiazdora starej damy.
To jednak nie pomogło. Ibrahimović nie popełnił błędu. Piłka poleciała przy lewym słupku, a Szczęsny lądował w prawym rogu. Szwed od razu się odwrócił i posłał wymowne spojrzenie w stronę Ronaldo. Po stałym fragmencie Portugalczyk miał mieć podobno problem do Szczęsnego, że ten źle zrozumiał jego słowa i nie obronił rzutu karnego. Były to jednak z pewnością negatywne emocje, które kierowały Cristiano. Trafienie Zlatana napędziło Milan, który zdobył jeszcze 3 gole i mógł świętować wielki triumf nad faworyzowanym rywalem. Im bliżej końca sezonu w Premiera Division, tym głośniej w mediach o błędach sędziowskich. Przedstawiciele Barcelony ostatnio zwrócili uwagę na faworyzowanie królewskich przez arbitrów. Teraz przyszedł czas na odpowiedź z Madrytu. W minioną niedzielę podopieczni Zinedine Zidana pokonali na wyjeździe Atletico Bilbao 1-0. W mediach jednak najwięcej mówiło się o niepodyktowanym rzucie karnym dla gospodarzy. Sergio Ramos nadepnął na nogę rywala, ale sędziowie nie zareagowali. Sytuacja wzbudziła duże kontrowersje. Bartomeu, prezes FC Barcelony, zasugerował nawet, że ekipa Los Blancos jest faworyzowana przez arbitrów. Czuję się źle, ponieważ mamy najlepszą ligę na świecie, a VAR po wirusie jest niesprawiedliwy. Zmieniło to niektóre wyniki. Zawsze faworyzują ten sam zespół. Teraz przyszedł czas na odpowiedź z Madrytu. Sprawę w swoje ręce wzięli dziennikarze. Marka na jednej z okładek umieściła wymowny tytuł. Wścieklizna i zazdrość. W klubie uznaje się to za próbę zdyskredytowania czegoś, co osiągnęła drużyna w tak trudnym momencie. Real odniósł sukces w ekstremalnych okolicznościach, w chwili, gdy doszło do obniżek pensji. Szatnia, piłkarze, a nawet szefowie klubu starają się zachować spokój i gryzą się w język. Dostrzegają jednak również pozytywną reakcję niektórych szkoleniowców, m.in. Realu Sociedad oraz Atletico Bilbao, czyli drużyny pokonanych przez Real. Co by nie było i która drużyna nie byłaby pierwsza w tabeli, i tak zarówno jedna, jak i druga strona mówiłyby, że decyzje sędziów czy też VAR są dyktowane na ich korzyść. Po prostu trzeba to przyjąć na klatę i wziąć się do roboty, bo gdy Real wygrywa swoje spotkania, to Barca zalicza kolejne remisy i traci do królewskich kolejne punkty w tabeli. Jeżeli chcecie porozmawiać o dalszych kłótniach między Realem Madryt a Barceloną, koniecznie wpadajcie na moją grupę Piłkarze Futbola, gdzie dyskutujemy dosłownie o wszystkim, co się dzieje w piłce nożnej. Na koniec coś pozytywnego. Mohamed Salah kontynuuje swoją działalność charytatywną, pokazując, że ma wielkie serce. The Sun informuje, że gracz Liverpoolu kupił karetkę pogotowia dla medyków w Egipcie. Chwilę wcześniej Mohamed Salah zapłacił za wiele udogodnień dla mieszkańców w mieście, w którym się urodził. Nagrał oraz wspierał miejscowych podczas pandemii, kupując jedzenie i płacąc za odbudowę szpitala onkologicznego. Teraz nie dość, że gwiazdor Liverpoolu kupił karetkę, to jeszcze przekazał 30 tysięcy funtów na budowę stacji pogotowia ratunkowego, która będzie służyć 30 tysięcy chorych. Mohamed Salah znany jest z tego, że robi wiele dla rejonu, z którego pochodzi. Wcześniej Salah działał po to, by w Nagrik powstała szkoła dla dziewcząt, powstały obiekty sportowe, a także kupił sprzęt medyczny i ziemię pod budowę oczyszczalni ścieków. W ostatnim czasie w piłce nożnej wydarzyło się wiele śmiesznych, a zarazem niesamowitych momentów. Zobaczcie sami. Have them just ready when I'm headed to your city. I'm all over my green, you would think I bought. Pick it up, pick it up, pick it up. Dame la.
Tamam, up this match with a fourth goal. And look at this from Noah Hickey. He beats the goalkeeper and for some inexplicable reason decides not to put the ball into the back of the net and out he comes again. He loses control of it. This time... W tym odcinku to już wszystko. Jeżeli się on Wam spodobał, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał oraz zostawcie polubienie. Zbliżamy się do progu 230 tysięcy subskrypcji i naprawdę fajnie byłoby to wbić do końca wakacji. Słyszymy się oczywiście już niebawem. Na razie!